zebrani. Nasz pan i władca, książę całego bajkowego lasu i przyległości, zaprasza na specjalny bal narzeczeński wszystkich dobrze urodzonych oraz znanych i lubianych. Obowiązek stawienia się w kreacjach wieczorowych mają wszystkie panny na wydaniu. Do tańca zagra specjalnie zaproszony na ten wieczór artysta Drummer Boy! I jak myślicie, zamówić tę kreację od Jeana Villena? Czy też tego niesamowitego J.J. Nularda? Dość odważne, ale ileż maestri! Wierzcie, ten Nulard to jakiś taki zeszłosezonowy. Cały dwór go nosi. Oj tam, mnie się podoba. W takim razie dla mnie Nular, a dla Luffy Line. Oj, Luigi, dla mnie wybieramy. Dla was weźmiemy coś z leśnej mody. Przecież nie możemy sobie pozwolić na takie wydatki. Nie możemy pójść na bal jak kociu. Mamo! Bez dyskusji. Dla mnie. Ta. I na wszelki wypadek ta. Villain i Nula. A dla was... Nie! Leśna moda! A ja mogę sobie coś wybrać z leśnej mody? Ty? Skanera! Skąpiradło! Jedna mała, dwie małe sukienki i tyle hałasu! Słuchaj, zapraszają mnie do udziału w konkursie. Łatwe pytania i 1000 dolarów do wygrania. Tak! Za to to i dwa zamki sobie kupimy, nie tylko sukienkę. Pierwszy SMS za darmo, ale za następne trzeba zapłacić. I jeszcze coś, ale maleńkie te literki. Nie chce mi się czytać. Daj spokój, gramy! Jesteśmy najlepsze! Wygramy i zapłacimy za wszystko! A mamusia pęknie z zazdrości, gdy zobaczy, że całą kolekcję Nularda kupiłyśmy! I Villaina! I tu zdejmiemy, tu dodamy... Wredzio, Awsik, nie kręć się, I tu trochę dłużej... Drzemek, nie śpi, bo wszystko się pogniecie! Tu plastron... Bo cię pucnę zaraz, jak nie przestaniesz! Awsik, o co chodzi? Kujnąłeś mnie! Tak, pani wróżko? Oczywiście, pani wróżko. Zaraz pędzimy do Kopciuszka. Chłopaki! Jest robota! Pytanie 486. Jak nazywa się smok z Krakowa? Czekaj. A, wygooglam. Wawelski! Pytanie 489. Jeszcze tylko 511. Jak nazywa się brat Małgosi? Czekaj, wiem. On w zeszłym roku śpiewał w tym programie. To ten z Umiem Śpiewać i Tańczyć? No, ten taki chudy. Wiem, John. Nie, John to brał udział w Jestem Specyficznie Uzdolniony. Masz rację. Ten to Jaś. Pytanie 490. Chodź, Kopciuszku, stworzymy królową balu. Książę padnie z zachwytu. Ostatnie pytanie. Jaki jest koszt całkowity udziału w naszym konkursie? Było napisane 2 talary, tysiączek nasz. Pomyłka? Napisali, że 2 talary to za jedno pytanie, czyli 2000. Co? Ci! I już po niej jedą! Panna Lu... Tuk? Lucyna. I... G... Ci!
Genovefa? Fuu! Genovefa? Winne są 2000 talarów za udział w superkonkursie plus 2 razy 3000 minut po 250 talarów plus 6738 SMS-ów za 150 talarów, co daje w sumie 2650 talarów. Nie, 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 niemożliwe! Udział w konkursie był dobrowolny, regulamin jasno mówił o kosztach, koszty rozmów i SMS-ów są stałe, a brak gotówki nie jest przeszkodą. Mówiłem, że padnie. Ma się to oko i gust. Nie, bez butów to nie to samo. Trzeba być w butach.